Rozpoczęła się 23. ogólnopolska wystawa filatelistyczna Ruda Śląska 2023. Przez 3 dni kolekcjonerzy m.in. z Polski, Stanów Zjednoczonych i Niemiec zaprezentują swoje zbiory. Tegoroczna wystawa to też okazja do świętowania 35-lecia istnienia oddziału Polskiego Związku Filatelistów w Rudzie Śląskiej. W ramach jubileuszu zostanie wprowadzony do obiegu znaczek pocztowy z obiektem miasta. Karolina Komada. Przedstawiają wiele historii, postęp cywilizacyjny, świat przyrody, podróże czy sztukę. Te małe arcydzieła to dla filatelistów skarby, które zbierają całe życie. W wieku gdzieś 20 lat z jakiegoś impulsu zacząłem interesować się znaczkami i zbierałem znaczki, jeździłem po giełdach i nawet uzbierałem dość pokaźny zbiór, a głównie interesowały mnie polskie znaczki sportowe. W pogoni za rzadkimi egzemplarzami trzeba bardzo uważać, bo im coś cenniejsze, tym większe ryzyko utraty pieniędzy. Poruszanie się w tym rynku filatelistów jest bardzo ryzykowne. Ceny są strasznie wysokie za niektóre znaczki. Natomiast ja doświadczyłem to na własnej skórze. Kupiłem znaczki i okazuje się z gwarancją eksperta i wysłałem do potwierdzenia. I okazuje się, że ekspert, ten, który był pieczątka z tyłu, powiedział, że ja nie sygnowałem tych znaczków. A ceny znaczków na polskim rynku mogą być zaskakująco wysokie. W tej chwili, jeżeli jest na podlepce, czyli taki skrawku papieru, gdzie był kiedyś wklejony, kosztuje 700 tysięcy złotych. Jak mówią filateliści, zbieranie znaczków to nie tylko hobby i lokata kapitału, ale też ciągła edukacja. Natomiast to jest, bo człowiek się całe życie uczy. Znaczki nowe przychodzą. Kiedyś przecież ja, przynajmniej jako młoda osoba, ze znaczku uczyłem się historii, geografii, bo przychodziły znaczki z Indii i tam było, że pies ciągnie wózek z listonoszem. No to wiedziałem, że w Indiach jest poczta po prostu ciągnięta przez psy, tak? Jaka waluta, jakie są, powiedzmy, główne gałęzie przemysłu, to wszystko jest na znaczkach. Ogólnopolskie wystawy filatelistyczne odbywają się co 5 lat od 1919 roku. Co roku gospodarzem jest inny region. Z tego względu wypuszczane do obiegu są znaczki z charakterystycznym miejscem dla danego miasta. Tegorocznej wystawie towarzyszy też jubileusz. Myśmy właśnie zakładali ten oddział 35 lat temu. Przez te całe lata marzyliśmy wręcz o tym, aby wydać znaczek z naszego miasta i nie udawało się. Dlaczego? Dlatego, że wielka impreza nigdy u nas się nie odbyła, a to tylko z okazji takiej imprezy może być, powiedzmy, wydany znaczek, czy jakaś kartka pocztowa, czy koperta. Znaczek dla Rudy Śląskiej przedstawia Bibliotekę Centralną, która została wyremontowana z unijnej dotacji. Wystawa filatelistyczna potrwa 3 dni. Odwiedzający mogą podziwiać znaczki w ponad 500 gablotach.